Mamy tylko 4 kierowców. Za to w nowszej mamy aż 13. Przepraszam, 14. 14. Tu kierowców. 19 kierowców aż w dniu dzisiejszym. Wielkie brawa dla nich oczywiście. 19 kierowców w dniu dzisiejszym będzie się ścigało o złoty tłok. Wielkie brawa dla tego zawodnika. Ruszamy z numerem 2. Ursusem. 12.01. Piąty wieczorek. Wielkie brawa. Z numerem 3. Marcin Popiela. Temperaturem wraz z małżonką. Numerem 5. Maciej Kłosowski. Ferguson, wielkie brawa. Numerem 6. Piotr Durczyński. Nasz bombidze. Z numerem 7. Bartłomiej Pisowski. Będę się szczęśliwa dla tego zawodnika. W ubiegłym roku pamiętam, był fan klub pana Marka. O, jest pan Krusza. Z numerem 8 pan Mirosław Kowarczyk. Z numerem 9 pan Marek Koszewski. Z numerem 10 obrońca tytułu sprzed roku pan Michał Wiącek. Wraz z panią Darią Wiącek, która w dzisiejszym roku jest. Z numerem 12 Mateusz Piechowiak. Z numerem 13 dzisiaj szczęśliwym dla pana Stanisława. Mam się wybrać ten numer, ale tak przypadło. Miejmy nadzieję, że będzie szczęśliwy. Z numerem 14 pan Tomasz Prąckowiak. Z numerem 16 pan Mariusz Augustyn. Z numerem 17 pan Piotr Najdul. Pozdrawiam nas kierowców, wdzięczny im się brawami wielkimi. Z numerem 18 pan Adam Wardański. Pan Krzysztof Kielnik. Możemy zobaczyć, pozdrawiam wszystkich. A
pan Krzysztof Gemlitz i tego kółka prośba od organizatorów, żeby nie zrywać taśm, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo, żeby nie wydarzyło się przykre. Tym razem wygra i do WF prosimy o doping, ależ tutaj oczywiście Krzysztofa. Przejechane, mamy pierwszą jazdą. Uwaga, sędziowie techniczni. Team Rus kontra pan Piotr Wieczorek. Hoci. Ale proszę Państwa, WF to jest duża moc. Tutaj już mamy na co poprzeć. Zmierzają w naszą stronę. Pan Mróz jakby drugi raz już się z nami bawi. W ubiegłym roku również brał udział. Troszeczkę za daleko. Musimy... Poczuł moc w żagrach. Ogląda się, gdzie jest jego rywal. Jego rywal daleko za plecami. Ale wielkie brawa dla obu zawodników. I mamy metę. Dążył wyhamować, czekamy na Piotra Wieczorka. Wielkie brawa! Pan Kwiatkowski! Ale nie słychać dopingu, proszę Państwa! Zachęćmy zawodników, żeby przyspieszyli troszkę, żeby wycisnęli co mogą tych... Ale wystartowali, pan Stanisław tutaj chyba pokaże młodemu koledze, jak powinno prowadzić się trakt. Proszę Państwa, co za prędkość, jednak te 90 kilka koni dało znać o sobie. I bardzo dobry przejazd pana Stanisława, wielkie brawa dla niego. I wraz z chmurą kurzu pan Tomasz Prąckowiak do nas już też również zawitał. Uwaga, mamy dwóch kierowców. Jednak moc koni tutaj na starcie nie miała znaczenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części wyścigu. Teraz wraca pan Grzegorz Jutrzejka, chyba tam testuje traktor, który może dzisiaj się w naszych zawodach ścigać. I my przywitajmy pana Piotra Mączyńskiego, który po raz drugi w dniu dzisiejszym pokonał nasz tor. I zmierza do nas pan Grzegorz Jutrzejka. Nie widać go, ale go słychać. I wielkie brawa dla pana Grzegorza. 260. 270, przepraszam. Koń mechaniczny, a za nimi Grzegorz Jutrzejka.